Witajcie. Tak dzisiaj powitał mnie poranek. Mgła, że nie widać wieżowców po tamtej stronie, tylko najbliższe zabudowania. Ale może to się coś z tego wyklaruje, bo przeważnie jak jest mgła, to później jest ładna pogoda. Może akurat nie i tym razem będzie tak samo. Ale póki co mgła gęsta jak mleko. Kawa zaparzona. Ja nie piłam kawy parę ładnych lat, ale jakoś mi ostatnio posmakowała i od czasu do czasu wypiję, ale taką właśnie delikatną kawę. Dzisiaj właśnie jest ten moment, gdzie wypiję kawę i z Wami chwilę porozmawiam. Witajcie, wpadłam przywitać się z Wami. Zrobiłam sobie taką małą przerwę na kawkę. Lubię zapach kawy, lubię jej aromat. Kiedyś w cukierniach były młynki do kawy. No i jak się wchodziło do takiej cukierni, to zapach roznosił się super. Także takie małe wspomnienie. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o życiu, o takim naszym codziennym życiu, o jakichś tam emocjach, myślach naszych codziennych. Tak więc pory roku, to znaczy wiosna. Wiosna jest porą roku, która daje nam jakąś nadzieję, wszystko budzi się do życia. Jesień z kolei to jest koniec sezonu, coś się kończy. My jesteśmy melancholijni, liryczni, nostalgiczni. No i pogoda jest kapryśna i też zmienia się jak w kalejdoskopie. To wszystko wpływa na nasz humor, na nasze samopoczucie. Także, ale nie dajmy się zwariować. Świat jest piękny, czerpmy z niego jak najwięcej. Po prostu i to jest ważne, żeby potrafić znaleźć się w każdej sytuacji. Pozbyć się złych myśli, złych emocji, które potrafią zburzyć nasz świat. Polubmy siebie, bo my jesteśmy w sumie super. Polubmy siebie. Nie miejmy do siebie jakichś tam żali i pretensji, bo ciągle coś, a gdyby było to, a gdyby było tamto, a gdyby była tak, a gdyby było, gdyby to się stało, to może nie tak. Nie, my musimy porzucić takie myśli. Musimy siebie zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy. Spójrzmy w lustro i zobaczmy i powiedzmy, jesteś fajna, jesteś fajny. Zaakceptuj siebie, swój wizerunek, swoje myśli i to już jest połowa sukcesu. Dziękuję za wysłuchanie. Dzisiaj na obiad w menu kotlety mielone. Zobaczyłam, że mam w zamrażarce mięso mielone, więc należy je wykorzystać, bo mi się tam troszeczkę miejsca zrobiło. Więc jest to mięso z łopatki wieprzowo-wołowej. Dodałam do tego pół kilo mięsa, dwie cebule, ponieważ lubię jak właśnie jest więcej cebuli w kotletach. Do tego dałam jedno jajko, majeranek, zioła prowansalskie, trochę tymianku, szczyptę, zależy ile kto lubi, no i sporo majeranku, no i sporo natki pietruszki. I dodałam, gdzieś to widziałam chyba na vlogu Kasi Opolanki, że do mielonych dodaję musztardę, no ja nigdy nie dodawałam, no ale tym razem spróbowałam i dodałam łyżeczkę musztardy i dosłownie pokropiłam magą i jeszcze co ja tu dodałam? Aha, i dodałam łyżkę bułki tartej i dwie łyżki mleka. To też w
wszystko, to znaczy mleko z bułką od Kasi Opolanki, żeby to bezpośrednio dodać do mięsa, bo do tej pory to wiadomo, bułkę się moczyło, a teraz w ten sposób. No i zobaczymy, jakie to będą smaczne kotleciki. Sól, pieprz, wiadomo, każdy według swojego smaku. Tam też papryki trochę, bo lubię. I tak, i zobaczymy, co wyjdzie. Na pewno będzie smaczne. Kotlety już przygotowane. Mizeria, z ogórków posolona. Lepiej pasowałyby tutaj buraczki. Surówka z buraczków, ale jakoś tak mi zapachniała dzisiaj mizeria. Już te ogórki nie mają takiego smaku jak te pierwsze. No ale jeszcze takie gruntowe, fajne mi się dostało. Także dzisiaj jeszcze w jesieni będzie mizeria. Teraz będę smażyć kotlety. Do tego ugotuję ziemniaczki i obiad będzie smaczny. Kotlety już się smażą. Wziąłam większą patelnię, to od razu mi się tam całość zmieściła. Także za jednym razem upiekę, smażę wszystkie. Teraz nastawię ziemniaki i będzie obiad. Kotlety wyszły bardzo smaczne. Musztarda, którą dodałam do środka, podkręciła ich smak i naprawdę takie troszeczkę ostre, smaczne. Dałam też sporo ziół i to też rzeczywiście podrasowało trochę ich smak. Także od tej pory będę często robiła tą wersję właśnie z musztardą, bo bardzo mi posmakowała. Także już teraz mogę iść jeść swój obiadek. Dziękuję Wam bardzo za to, że chcieliście obejrzeć mój film, że byliście ze mną do końca. Jestem Wam za to bardzo wdzięczna. Bardzo się cieszę, że mam tylu oglądających, subskrybujących, lajkujących i tych, co oglądają po cichu, nie zostawiając śladu. Dziękuję Wam wszystkim za to. Jest mi miło niezmiernie. Dziękuję.